Papież Franciszek oraz wielki imam Islamskiego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, Ahmed Al-Tayyeb zaproponowali ogłoszenie przez Narody Zjednoczone 4 lutego, Światowym Dniem Braterstwa Ludzkiego. Wspólną prośbę obydwu przywódców złożyli na ręce Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ w Nowym Jorku, członkowie Najwyższego Komitetu do Spraw Osiągnięcia Celów Zawartych w Dokumencie o Braterstwie Ludzkim na rzecz wspólnego pokoju światowego i wspólnego współżycia. Delegacji Przewodniczył kardynał Miguel Ayuso Guijó i sędzia Muhammad Abdas Salam. Wspólne oświadczenie Franciszka oraz Wielkiego Imama proponuje ustanowienie Światowego Dnia Braterstwa Ludzkiego 4 lutego, gdyż właśnie tego dnia w bieżącym roku obaj przywódcy religijni podpisali w Abu Zabi wspomniany wspólny dokument o braterstwie. Zaprosili oni także Narody Zjednoczone do udziału wraz ze Stolicą Apostolską i Uczelnią Kairską, do organizacji i udziału w przyszłym dniu, jeśli zostanie on ogłoszony. Sekretarz Generalny ze swej strony wyraził uznanie i gotowość włączenia się do tej inicjatywy. Jednocześnie wyznaczył swego doradcę do spraw mowy nienawiści i przeciwdziałania ludobójstwu Adamę Diema jako przedstawiciela ONZ w sprawach zgłoszonych propozycji i współpracy z Komitetem Najwyższym. Komitet powstał 20 sierpnia obecnego roku. Sprawa, stawia sobie za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia celów zawartych we wspomnianym wspólnym dokumencie z Abu Zabi z 4 lutego. W skład tego gremium wchodzą chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy judaizmu, a przewodniczy mu kardynał Miguel Angel Ayuso Guizo, stojący na czele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.